bardzo miło. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategie 2050 i była ambasador Rzeczpospolitej w Federacji Rosyjskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani ambasador, kiedy pani patrzy na to wszystko, co dziś dzieje się na ukraińskim froncie, na opuszczane przez Ukraińców, ukraińskich żołnierzy miasta z powodu bardzo mocnego i zmasowanego ataku armii rosyjskiej, to ma pani jakieś takie niebezpieczne poczucie, że coś tam dzieje się niedobrego, czy raczej, że jest to po prostu strategia obronna Ukraińców i nie ma co wpadać w panikę? Ja mam poczucie, że dzieje się coś bardzo niedobrego. Już co najmniej od 24 lutego, no to a właściwie oczywiste. Już od dobrych kilku lat. Mhm. I to po prostu trzeba ciągle sobie zdawać sprawę, że jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji wykraczającej, groźnej dla Polski, wykraczającej poza Europę, groźnej nawet globalnie. Ale rozumiem, że pani redaktor, pytanie było co do oceny samej sytuacji na froncie. Tak. Rzeczywiście jest tak, że Ukraina już odstępuje, zaczyna przegrywać, czy to jest początek końca, czy jednak pewna strategia. I otóż moja ocena jest taka, że Ukraina dzisiaj naprawdę, i to jest tak jakby kolejny, ostatni dzwonek, potrzebuje masowych dostaw ciężkiego uzbrojenia od Zachodu już natychmiast, dlatego że ma naprawdę dobrze funkcjonujące siły zbrojne, dobre zarządzanie tymi siłami zbrojnymi, wysokie morale, natomiast brakuje jej uzbrojenia i bieżących dostaw. W tym sensie ustępuje Rosjanom i rzeczywiście to powoduje, że wojska ukraińskie pomalutku się cofają. Są minimalne też kontrofensywy, ale bilans jest negatywny dla strony ukraińskiej. Ale to są ciągle terytorialne, minimalne ustępstwa. Niemniej widać, że ze strony rosyjskiej są jednoznaczne sygnały, że Rosjanie chcą iść do końca rozumianego jako likwidację niepodległej Ukrainy i podporządkowanie sobie całościowo tego kraju. Nie tylko, w cudzysłowie tylko, bo to też jest oczywiście bardzo dużo, wschodniej Ukrainy czy Donbasu, nie tylko przejścia do Krymu, ale po prostu całej Ukrainy. Albo Ukraina da temu odpór, albo to się zdarzy. A może dać odpór tylko, jeśli te dostawy broni będą ustanowione, będą stałe, będą duże. Czy w tym kontekście, pani ambasador, szczyt NATO w Madrycie spełnił pani oczekiwania? Czy uważa pani, że te ustalenia madryckiego szczytu, te wszystkie zapowiedzi, które po nim płyną, są wystarczające? O kontekst ukraiński pytam i o kontekst wsparcia dla Ukrainy. Czy to więcej było słów niż prawdopodobieństwa realnych czynów? Taki szczyt jest przede wszystkim w wymiarze słownym. To, co się zdarzyło w wymiarze prawnym, mniej dotyczyło Ukrainy, natomiast dotyczyło przede wszystkim samego sojuszu. Twarde postanowienia o rozszerzeniu sojuszu, o przyjęciu nowej koncepcji strategicznej, o większej obecności u nas na tak zwanej flance wschodniej. Chociaż tu warto zauważyć, że ciągle została zachowana bardzo poważna asymetria obecności sił amerykańskich i natowskich w naszym regionie i w innych europejskich regionach natowskich. O tym się mniej mówi, ale to jest gdzieś takie niepisane ustępstwo także wobec Rosji, która sobie tego nie życzy. Kiedyś była zawarta taka umowa, także nie do końca prawnie obowiązująca, ale przestrzegana, że nasz region będzie traktowany asymetrycznie, czyli będzie tu mniejsza reprezentacja i to zostało utrzymane. Ale jak duży to jest błąd, pani ambasador? Przepraszam, że ja wchodzę w słowo, ale to jest bardzo ważne to, co pani powiedziała w tym momencie, bo z tego by wynikało, chyba że ja nadinterpretuję to, proszę mnie poprawić, że na to poniekąd trochę nasz region poświęciło w sytuacji tak ogromnego zagrożenia. Ja bym nie wyciągała... Nie wyciągała wniosków o poświęceniu regionu, bo to by brzmiało tak, że właściwie już są gotowi nas odpuścić. Absolutnie nie czytam takich sygnałów. Jest bardzo jednoznaczna dzisiaj pozycja, że każda pięć natowskiej ziemi będzie broniona i to jest totalna czerwona linia, której Rosji nie wolno przekraczać. Natomiast ciągle jest takie myślenie, ale jednak nie eskalujmy, nie denerwujmy Putina, nie przekraczajmy pewnych czerwonych linii, które my sobie wyobrażamy, że w głowie Putina są. I jedną z tych czerwonych linii jest także stała, duża obecność sił natowskich w naszym regionie. Tej stałej i dużej, bo to, co było zawarte w umowach,
to była właśnie, że nie będzie stałej, dużej obecności i jej ciągle stałej, dużej w tym regionie nie ma, co nie znaczy, że NATO nie dało bardzo mocnych sygnałów, że będzie broniło flanki wschodniej, będzie broniło Polski, będzie broniło państw bałtyckich. Taki sygnał bardzo mocny poszedł. Tak więc szczyt natowski był przede wszystkim o samym NATO i obronie NATO i dobrze, my tego bardzo potrzebujemy oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, padły liczne słowa i to są kolejne słowa i pomoc wobec Ukrainy, ona idzie, bo gdyby tej pomocy nie było, to Ukraina dzisiaj nie byłaby w stanie się bronić w ogóle. Natomiast tej pomocy potrzeba więcej i ona musi mieć stały charakter. To już nie jest jakieś jednorazowe wydarzenie. Widzimy, że ta wojna jest niestety na długo, to jest wojna na wyniszczenie i w związku z tym, ponieważ ona się toczy nie na terytorium Rosji, tylko na terytorium Ukrainy, więc to wyniszczenie Ukrainy postępuje dużo szybciej i w związku z tym Ukraina bez wsparcia zewnętrznego w bardzo wielu wymiarach, w tym w dostarczaniu broni i broni ciężkiej przede wszystkim, nie jest w stanie się bronić. Ja jeszcze chciałam dokończyć ten wątek przeciwstawiania się w cudzysłowie NATO Kremlowi, bo pani powiedziała, że w dalszym ciągu jest takie wrażenie, że NATO nie chce denerwować Putina. Pytanie, czy to jest pani zdaniem dobra strategia? Czy to nie jest moment, żeby NATO odpowiadało Putinowi jego językiem po prostu? Czy jest czas na to, żeby nadal nie denerwować Putina? To jest kontinuum i proces. Na krańcach tego kontinuum mówimy tu o świecie zachodnim, bo w świecie globalnym patrzenie na ten konflikt jest jeszcze zupełnie inne, co też zawsze warto mieć z tyłu głowy, bo my myślimy, że wszyscy myślą tak jak my, a tymczasem wcale nie myślą. Niemniej w świecie zachodnim mamy takie kontinuum, gdzie na jednym krańcu jest pokój za wszelką cenę, właściwie oddajmy wszystko, byle nie strzelać i to będzie lepiej. Wtedy nie będzie eskalacji, wtedy jakoś się uda odbudować stały pokój, bo wszyscy chcą stałego pokoju. To nie jest tak, że ktoś tu jakoś super cynicznie myśli, a niech tam będzie wojna. Nie, wszyscy chcą stałego pokoju, tylko teraz pytanie, jak do tego dojść. Więc jedni mówią, zawierajmy ten pokój już, dajmy Kremlowi tę Ukrainę, czy cokolwiek z niej chce i wtedy będzie spokój, a drudzy, i tu Polska jest w tym nurcie myślenia na ekstremum, mówią, nie, trzeba z Putinem mówić językiem siły i więcej siły pokażemy twardo, tylko na froncie militarnym można wywalczyć trwały pokój. Ja się do tego poglądu przychylam, natomiast tu jest całe kontinuum pomiędzy jednym a drugim i o to trwa dzisiaj główna debata w ramach NATO, w ramach Zachodu, w ramach państw członkowskich. Widzi, te podziały są wszędzie. Widzimy, jak ta debata nawet w ramach koalicji w Niemczech dzisiaj trwa pomiędzy trojgiem koalicjantów. No właśnie, bo uprzedziła pani trochę moje pytanie a propos tych dostaw właśnie. Czy pani zdaniem może dojść do kryzysu rządowego w Niemczech? Dlatego, że rzeczywiście Olaf Scholz i jego partia zdają się coraz bardziej osamotnieni. Czy to pani zdaniem może się przełożyć także na politykę wewnętrzną i na jakiś kryzys w Niemczech? Nie wydaje mi się, żeby to mogło doprowadzić do rozpadu koalicji, dlatego że stawka jest zbyt wysoka i jednak w Niemczech przy wszystkich słabościach, bo widać, że Niemcy się pogubiły w takiej wielkiej geopolitycznej konfrontacji. Niemcy, które miały zawsze politykę nastawioną na to, że pokój się zapewnia współpracą gospodarczą, a współpraca gospodarcza zapewnia oprócz tego pokoju jeszcze taki win-win, korzyść dla wszystkich i dobrobyt. I nagle się okazało, że świat funkcjonuje według w ogóle innych zasad, że pokój się zapewnia siłą militarną, która po prostu ma wielkie znaczenie, a kontakty gospodarcze są obosieczne i mogą być wykorzystane jako broń. I to tak wyrzuciło w powietrze niemieckie myślenie o świecie, że Niemcy się zupełnie nie mogą w tym pozbierać, są ewidentnie pogubieni, są sprzeczne sygnały, jest bardzo dużo debaty wewnętrznej na ten temat, ale to nie znaczy, że nie ma odpowiedzialności, bo ona jest i dzisiaj upadek rządu byłoby wielką nieodpowiedzialnością także wewnętrznie dla samych Niemiec i w Europie, to jest zupełnie niepotrzebne i moim zdaniem do tego nie dojdzie. Natomiast jakieś przesilenie w którąś stronę i mnie się wydaje, że to jednak będzie w stronę dostarczania tej broni, ostatecznie się zdarzy, bo presja na Scholza jest coraz większa. To jest presja opinii publicznej, presja komentariatu coraz większa i wreszcie presja jego koalicjantów. I on sam daje sprzeczne zapowiedzi. Obiecuje tę broń, a potem przychodzą dane, które pokazują, że od marca właściwie jest dostarczane, są dostarczane jakieś zupełnie lekkie. Nawet nie chodzi o to ile, tylko jaka.
To, co jest potrzebne, to jest ciężka broń, to są czołgi, to zostało obiecane i tego nie ma. I firmy niemieckie są gotowe, żeby to dostarczać, więc ta broń jest, nie jest prawda, że jej nie ma. Natomiast nie ma woli politycznej i zgody politycznej, żeby to się zdarzyło, choć jest bardzo dużo nacisku bardzo różnych środowisk na Scholza właśnie, żeby wreszcie wywiązał się ze zobowiązań, które podjął. To zresztą nie jedyny kryzys w rządzie, dlatego że też zmaga się z nim bardzo mocno Boris Johnson, czyli premier Wielkiej Brytanii. Tam chyba dwoje ministrów odmówiło posłuszeństwa, podało się do dymisji, twierdząc, że straciło zaufanie do Borisa Johnsona. To oczywiście nie jest kwestia związana z Ukrainą, ale jednak Wielka Brytania bardzo mocno jest zaangażowana w te kwestie, więc tego typu kryzysy polityczne no nie wpływają także zbyt dobrze, mówiąc krótko, na taką współpracę europejską w kontekście ukraińskim, prawda? To jest element szerszego problemu, mianowicie mamy do czynienia ze słabymi rządami w głównych krajach unijnych dzisiaj. Każdy z innych powodów. Macron nie ma silnej większości, jak wiemy po ostatnich wyborach. Z kolei we Włoszech jest silny rząd, ale już widać, że on nie przetrwa po wyborach. W Niemczech jest rząd słaby, koalicyjny i jeszcze wewnętrznie skonfrontowany. Z kolei w Stanach Zjednoczonych Biden ma bezprecedensowo niskie poparcie i to też nie pomaga mu. Choć jest poparcie, to jest ciekawe, ostatnie badania wśród Amerykanów pokazują, że jest poparcie Amerykanów dla podtrzymania Ukrainy, nawet kosztem inflacji, kosztem wysokich cen surowców energetycznych. I to jest dobra wiadomość. Niemniej ewidentnie taka postawa Bidena nie przekłada się na jego poparcie wewnętrzne, które determinują wewnętrzne problemy i te problemy są bardzo poważne, a więc wszyscy ważniejsi gracze na Zachodzie, w tym Stany Zjednoczone, mają bardzo głębokie, poważne problemy wewnętrzne i to powoduje, że nie są w stanie tak efektywnie i skutecznie działać w tej wojnie wobec Rosji i nie są tak efektywnie w stanie, są rozdzierani między rozwiązywaniem problemów zewnętrznych a wewnętrznych i to jest taka spirala, bo jednocześnie klęska, fatalny byłby to scenariusz, ukraińska, tylko pogorszyłaby stan spraw na Zachodzie i tylko pogorszyłoby postrzeganie siły Zachodu, siły Unii, siły NATO wewnątrz krajów członkowskich i osłabiło rządy w tych krajach. Więc to zwycięstwo jest wszystkim potrzebne, ale zasób na to zwycięstwo jest niestety ograniczony. Pani ambasador, jak wygląda sytuacja po drugiej stronie barykady? To jest też rzecz, o którą ja zawsze panią pytam, kiedy my się spotykamy, ze względu na pani doświadczenie i wiedzę na temat tego, co dziać się może w Federacji Rosyjskiej, mam na myśli mechanizmy. Czy pani zdaniem tam sytuacja w jakikolwiek sposób ulega zmianie? Także pytam o Kreml i o to, co tam się może dziać w kontekście no jednak nieosiągania celów, które zostały postawione przed armią w kontekście tej wojny. I z drugiej strony o społeczeństwo, do którego głów leje się przez cały czas bardzo ostra propaganda, coraz ostrzejsza zresztą, bo rosyjskie media zaczynają mówić o III wojnie światowej, o tym, że czas na inne kraje. Taka debata odbyła się ostatnio w rosyjskiej telewizji. Więc czy tam pani zdaniem jest jakaś zmiana sytuacji w odniesieniu do na przykład tego, co było jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu? Rosja jest w procesie permanentnych zmian, z tym, że są to zmiany ewolucyjne i pozornie można ich nie dostrzegać, chyba że właśnie się zestawi Rosję dzisiaj, Rosję sprzed miesiąca, sprzed 24 lutego i tak dalej, i tak dalej. I teraz trend tych zmian jest spójny i cały czas idący w jednym kierunku. I to jest z jednej strony takie ewidentne zmierzenie w kierunku autorytaryzmu już totalnego, czyli propaganda całościowa, która wymaga od ludzi już nie tylko tego, żeby się jak w kraju autorytarnym wycofali od polityki i wiedli swoje małe życie i się nie wtrącali, tylko żeby proaktywnie popierali tę linię, która jest proponowana przez reżim rządzący. I ta propaganda wkracza wszędzie, do szkół, do przedszkoli nawet, do miejsc pracy i wymaga od ludzi opowiedzenia się za, ale równocześnie jest ewidentna
takie staranie rządu, żeby przekonać ludzi, że trwa normalność, że to nie jest kraj w stanie wojny całościowej i że właściwie ich życie toczy się bez zmian. Wojna, która jest toczona, jest wojną peryferyjną, która nie wymaga jakichś bardzo daleko idących poświęceń ani ekonomicznych, ani w stylu życia, ani już tym bardziej w poświęcaniu tego życia. Dlatego nie ogłoszono mobilizacji, dlatego próbuje się pozyskiwać ludzi do wojska z odległych regionów, gdzie jak zginą, to jednak to nie jest jest niestety czymś innym śmierć mężczyzny z Moskwy czy z Petersburga, a z odległej Hakasji czy Buriatii. I z tego sobie władze rosyjskie zdają sprawę. No i przede wszystkim, co jest koszmarem, próbują pozyskiwać poborowych na siłę z terenów okupowanych ukraińskich. I tutaj już w ogóle nie pytają o zdanie, tylko ci ludzie są wcielani do armii absolutnie siłowymi metodami, traktowani jako mięso armatnie, a wszystko po to, żeby nie ginęli Rosjanie i żeby społeczeństwo rosyjskie miało poczucie tej pseudoiluzji normalności. I trzeci proces, który się toczy, to jest proces jednak degeneracji ekonomicznej, tylko to nie jest tak, jak się spodziewano, że się po prostu zawali ta gospodarka. Tak się nie dzieje i tak się nie stanie, to już widać. Natomiast ta degeneracja postępuje, bezrobocie rośnie, ewidentnie rośnie ubóstwo i to tak w wymiernych procentach, że jest coraz więcej ludzi poniżej granicy ubóstwa, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. I to jest też ciekawe, że to właśnie wśród tych ludzi jest najmniejsze poparcie dla wojny. Nie dlatego, że jakoś im bardzo szkoda Ukrainy, czy rozumieją geopolitykę, tylko rozumieją, że nie ma tej normalności i że to po prostu w nich uderza bardzo fundamentalnie w ich poziom życia. Ale to jest, no jest ogromna degeneracja też taka technologiczna. W dostępności technologii, właściwie padł cały przemysł samochodowy w Rosji. Zaczynają się już być rozbierane samoloty na to, żeby na części, żeby inne samoloty mogły latać i to się będzie oczywiście pogłębiać. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby miał być jakiś krach, jakieś załamanie. To są takie tendencje narastające. Im więcej oczywiście tego procesu degeneracji poziomu życia i ekonomicznego, tym więcej tego totalitaryzmu zarówno w wymiarze indoktrynacji, jak i w wymiarze represji. Ale to ciągle też warto zaznaczyć, no nie są represje stalinowskie, czyli takie, gdzie po prostu masowo ludzie są więzieni czy w łagrach. To ciągle jest ograniczone w swojej skali zjawisko. No ale wiemy, że Ukraińcy są także masowo wywożeni na tereny Rosji. I teraz pytanie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie postawić tezę, co się z tymi ludźmi dzieje? Wiadomo, co się z tymi ludźmi dzieje i to wiadomo zarówno ze źródeł ukraińskich, z wypowiedzi tych ludzi, bo niektórzy z nich jednak się wyrywają z tej Rosji i opowiadają. Wiadomo też ze źródeł rosyjskich. I to jest najczęściej, tu są dwie historie. Jedna to jest o ludziach, którzy są chociażby żołnierzami, którzy trafili do niewoli, no i oni się znajdują w strasznych warunkach. To są takie obozy filtracyjne, gdzie są i tortury, i bardzo złe traktowanie. Choć też doszło ostatnio do wymiany jeńców, więc okazuje się, że są możliwe też takie dyplomatyczne, zakulisowe rozwiązanie, które pozwalają Ukraińcom wymienić swoich jeńców na jeńców rosyjskich, ale no ciągle bardzo wielu tych jeńców jest w rękach rosyjskich. Natomiast z terenów okupowanych, w tym z miast, które są zajmowane przez Rosjan. Rosjanie często nie pozwalają na ewakuację ludności w stronę ukraińską, tylko albo każą ludziom zostawać na miejscu, albo z obszaru działań wojennych pozwalają im, nakazują im. Znaczy, jeżeli ktoś chce uciekać, to może tylko do Rosji. W związku z tym ci ludzie, chcąc nie chcąc, uciekają do Rosji, są do tej Rosji de facto przymusowo wywożeni. I znowu przechodzą filtrację. Ci, których według jakichś niepojętych kryteriów uzna się za współpracujących z, tu znowu w cudzysłowie, nazistowskim reżimem jakimś ukraińskim, mówiąc propagandą rosyjską, no to ich los jest zdecydowanie nie do pozazdroszczenia. Natomiast pozostali gdzieś trafiają do Rosji i różnie.
Czasem są straszne nędzy, czasem uzyskują pomoc od społeczeństwa rosyjskiego i po prostu jakoś tam zaczynają życie. Inni z tej Rosji próbują uciekać, bo nie chcą żyć w kraju okupanta. Pani ambasador, a czy a propos tej gospodarki, o której jeszcze mówiła Pani wcześniej, czy widzi Pani jakąś przestrzeń jeszcze dla Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o sankcje? Bo mówiło się o złocie, co bardzo mocno uderzyłoby w Federację Rosyjską. Czy rzeczywiście tutaj są jeszcze jakieś poważne ruchy, które Unia Europejska może wykonać? Nie jest takie oczywiste, czy akurat to złoto, bo tu są różne opinie, tak bardzo poważnie by Federację Rosyjską uderzyło. Jednak dzisiaj istota tej takiej względnej stabilności degradującej gospodarki i biedniejącej zdecydowanie Rosji, ale jednak to jest względna stabilność, jest oparta na prostym mechanizmie. Na dużych pieniądzach, które Rosja dostaje z eksportu surowców energetycznych. Te pieniądze są w miarę konstant ze względu na to, że są bardzo wysokie ceny tych surowców, nawet jeżeli ilość eksportu została trochę ograniczona, to jest to kompensowane wysokimi cenami. Równocześnie Rosja znacznie został ograniczony import do Rosji ze względu na sankcje, co powoduje, że jest gorszy asortyment, są wyższe ceny i jest ta degradacja technologiczna, ale równocześnie oznacza, że rząd ma pieniądze na to, bo ma dużo tej waluty, nie importuje, na to, żeby sztucznie trzymać rubla i do tego rubla ewidentnie dopłacać, co się dzisiaj dzieje. I teraz złoto, nic tutaj w tej takiej pararównowadze nie zmieni. To, co dzisiaj jest kluczowym wyzwaniem, to jest utrzymanie tych sankcji, które jest, utrzymanie ich szczelności, zamknięcie różnych takich bypassów, które powstają. Jednak wymuszenie na graczach światowych, żeby oni się bali wtórnych sankcji, jeżeli zaczną współpracować z Rosją, na przykład zaczną też dostarczać technologii, czy wręcz broni, żeby Rosja mogła odbudowywać swój arsenał wojskowy. I to jest dzisiaj kluczowa rzecz, kluczowa presja w relacjach także z Chinami. Tu jest delikatna, choć bardzo gorąca rozmowa z Turcją, bo dzisiaj Turcja jest głównym hubem, jednym z głównych hubów bypassu sankcji, dlatego że Turcja się do tych sankcji nie przyłączyła zachodnich i w związku z tym no, bardzo wiele rzeczy trafia na rynek rosyjski po prostu przez Turcję. Mm-hmm. Pani ambasador, to a propos światowych graczy, jeszcze jedna rzecz na koniec. Wiemy, że Władimir Putin zapowiedział się już, a właściwie Kreml zapowiedział to, że Władimir Putin pojawi się zaproszony przez prezydenta Indonezji na szczycie G20. Po pierwsze, jak do czegoś takiego mogło dojść w obecnej sytuacji, pani zdaniem? A po drugie, jeżeli już doszło, to jak się powinny zachować pozostałe państwa zgromadzone w tym zacnym gronie? Ta sprawa oddaje bardzo dobrze to, co się dzieje globalnie i tę stawkę globalną, która wokół tej wojny narosła, choć w żadnym razie to się nie pojawiło w momencie wojny. To wyeskalowało w momencie wojny. Otóż Zachód i Stany Zjednoczone są dzisiaj, przywództwo Zachodu i Stanów Zjednoczonych jest dzisiaj bardzo mocno podważane i wystawiane na próbę przez tak zwane kraje peryferyjne lub kraje, które przez dekady były krajami peryferyjnymi. I one dzisiaj chcą spowodować zmianę układu sił globalną i wzmocnić swoje pozycje. I w związku z tym wykorzystują tę wojnę do tego, żeby osłabić pozycję Stanów. I teraz w G20 są takie kraje jak Indie, Chiny, RPA, Arabia Saudyjska. To są właśnie te kraje, dla których dla nich nie jest wygodne dzisiaj ustawić się po stronie Bidena i powiedzieć, że Rosja ma nie przyjeżdżać na G20. One mówią, dlaczego nie? Niech przyjedzie na G20, bo wiedzą, że to będzie ogromnie trudna sytuacja dla Bidena, bo Biden powiedział, że na G20 Rosji ma nie być. Czyli jego słowo albo się zrealizuje i wtedy Stany są górą, albo Biden zostanie i Stany upokorzone tym, że będzie musiał na takim family photo stanąć z Putinem na G20. Albo się na G20 nie pojawić, pani ambasador. Czy to nie wchodzi w grę?
ale jeżeli się nie pojawi, to tym samym nie siądzie przy stole, gdzie siedzi 20 jednak kluczowych sił światowych, a przy tym stole siądzie Putin. Czyli to Putin będzie siedział z Indiami, z Chinami, z Indonezją i z Arabią Saudyjską, a nie będzie tam... No to jak jest wyjście z tej sytuacji? Dobre rozwiązanie. Widać, że trwają zmagania i bardzo silne naciski. Indonezja, prezydent Indonezji usiłuje zachować neutralność, ale widać, że tej pola dla neutralności, czyli takiej przestrzeni, że nie jestem ani tu, ani tam, w zasadzie pozostaje bardzo mało. Z taką propozycją wyszedł premier Draghi, mówiąc o obecności Putina online, czyli żeby nie przyjechał, ale był online. Mhm. To oczywiście się spotkało z bardzo ostrą odpowiedzią Moskwy, bo Moskwa czuje, że tutaj też jest, to jest konfrontacja sił, czy je wygra, i Moskwa sobie nie życzy, żeby ktoś jej mówił, w jakiej formie ma być obecna, czy ma być nieobecna. I teraz równocześnie w interesie jednak Indonezji jest, żeby Stany Zjednoczone i w ogóle kraje G7 były, bo usiądnięcie przy stole jednak bez tych państw też nie buduje prestiżu samej Indonezji dzisiaj jako gospodarza G20. Jak się ta gra skończy i to zwarcie sił, dzisiaj trudno powiedzieć, ale samo to, że trudno powiedzieć, że słowo Bidena, jednoznaczne słowo państw G7, że Rosji tam ma nie być, nie okazało się od razu decydujące, tylko to mocowanie się trwa, też już jest bardzo symptomatyczne. I bardzo mało optymistyczne. Z naszej perspektywy tak, ale pamiętajmy, to jest nasza zachodnia perspektywa. Oczywiście dla nas ona jest najważniejsza i z naszej perspektywy zdecydowanie tak. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategii 2050, była ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej. Pani ambasador, jak zwykle bardzo pani dziękuję za wizytę. Dużo zdrowia życzę i do zobaczenia. Dziękuję. Spokojnego, dobrego dnia.